Mieszkańcy ulicy Zwierzynieckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim po wielu latach starań doczekali się remontu drogi. Dziś została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie tego zadania, o czym poinformowano na konferencji prasowej. Jest to odcinek drogi około ponad 577 metrów. Kwota, którą firma Budromoc złożyła, ponad 5 milionów 300 zł, z czego to jest oczywiście dofinansowane 80% z Funduszu Dróg Samorządowych, więc tu ze wsparcia państwa. Wykonawcą prac jest firma Budromost, która została wyłoniona w przetargu. Cieszymy się bardzo, że wykonujemy kolejną inwestycję w mieście Ostrowiec. Jest to ulica Zwierzyniecka, łącząca ulicę Las Rzeczki z ulicą Miodową. Teren związany z turystyką miasta, niedaleko jest ośrodek Gutwin. W ramach inwestycji zostanie między innymi położone 580 metrów nowej nawierzchni drogowej. Inwestycja rozpocznie się na przełomie sierpnia i września. Z chodnikiem i ze ścieżką rowerową, jezdnia o szerokości 7 metrów, z pełną wymianą konstrukcji, z wzmocnieniem podłoża. Tak, tutaj pan prezydent wspomniał o tych stosunkach wodnych, są tu ciężkie grunty, mocno nawodnione, jest tutaj wzmocnienie podłoża gorusztami. Na tej warstwie jest podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych, pełen pakiet bitumiczny. W pierwszym etapie realizacji przystąpimy do przebudowy sieci podziemnych, przebudowy gazociągu, budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy teletechniki wraz z budową kanału technologicznego, budowa oświetlenia ulicznego i kolizji energetycznych. O remont drogi od kilku lat zabiegali zarówno mieszkańcy, jak i radni. Ta inwestycja pozwoli tutaj mieszkańcom łatwiej, sprawniej dojeżdżać. To osiedle tu się rozbudowuje, kolejne domy się budują, więc to jest bardzo potrzebna inwestycja. Chciałem serdecznie podziękować za to, że problem od wielu lat wreszcie został dostrzeżony i że ulica będzie zrobiona w pełnej infrastrukturze, bo to tak trzeba powiedzieć. Prace inwestycyjne mają zakończyć się późną jesienią przyszłego roku. Remont ulicy Zwierzynieckiej to nie jedyna tego typu inwestycja realizowana w Ostrowcu Świętokrzyskim. Niebawem zostaną rozstrzygnięte przetargi na kolejne zadania drogowe. Czekamy na dzień 23 sierpnia, gdzie będziemy za ponad 70 milionów złotych realizować inwestycje pełnej infrastruktury na terenach inwestycyjnych. Drugi etap przy ulicy Samsonowicza, odcinka z trzeciej bramy, przy pierwszym etapie, ale też mamy tutaj w okolicy kilka bardzo ważnych inwestycji, na których mieszkańcy czekają od wielu lat. Przede wszystkim ulica Północna, czyli łącznik od ulicy Las Rzeczki do ulicy Jurzeckiej. Wyremontowane zostaną również łącznik od ulicy Leśnej do ulicy Malinowej oraz łącznik ulicy Miodowej aż do samego ośrodka Gutwin i łącznik od ulicy Denkowskiej do ulicy Polnej.